Cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki! A w dzisiejszym odcinku kolejne nasze leczki Lore Surprise. Spójrzcie, tym razem mam taki malutki zestawik i dzisiaj będziemy, słuchajcie, tworzyć perfumy laleczek Lore Surprise. Czy wy w to uwierzycie? Ja nie mogę w to uwierzyć, że dzisiaj, słuchajcie, razem wspólnie zrobimy sobie właśnie takie oczywiście fajne zapachy. Można ich zrobić aż 1000! Wow! Nie mylę się? Serio, nie mylę się, słuchajcie. Okej, kto lubi laleczki Lore Surprise, niekoniecznie zostawi łapeczkę w górę, a ja otwieram ten mały zestawik i sprawdzam, co skryło się w środku. Dobra, moi kochani, otwieramy sobie ten oto właśnie zestawik. Tylko uwaga, chwileczkę, tutaj mamy tasiemkę! Wow! Okej, uwaga, uwaga, wyciągamy wszystko tutaj bardzo delikatnie. Okej, dobra, chyba jest, zostało to ładnie otworzone. A nie, zobaczcie, jeszcze tutaj. No dobra, to uwaga, uwaga. Otwieramy i sprawdzamy, co skrywa się w środku. Wow! Ale ekstra, no, zobaczcie. Wow, jeden niebieski worek, drugi, kolejny niebieski worek, ale jest to zapakowane. No i przede wszystkim oczywiście instrukcja, ale powiem szczerze, że jeszcze tego w ogóle nie otworzyłam, a czujesz tutaj różne, ale to przeróżne zapaszki. No to co, uwaga, uwaga, otwórzmy sobie nasz pierwszy woreczek. Mogę sobie go otworzyć? Nie, dobra, uwaga. Delikatnie go sobie utniemy. I sprawdźmy, co skrywa się w środku. Wow, ale różne akcesoria. Wow, zobaczcie, mamy generalnie, o, różową wstążeczkę. Wow, taki fajny suplementy. Jejka, ale super. Oczywiście jest pipetka. Taka fajna, malutka rurka. Oczywiście zakrętka. I sprawdźmy, co skrywa się w kolejnym worku, naszym niebieskim. Uwaga, uwaga. Otwieramy, sprawdzamy. Wow, mamy tekturkę, na której będziemy tworzyć nasze, słuchajcie, zapaszki. Wow, ale fajowsko. Jejka, tu są laleczki Lore Surprise. Spójrzcie, jakie fajne, kolorowe. Ale fajnie. To zobaczcie, dzieciaczki, jeszcze raz, co mamy w naszym zestawie, aby stworzyć aż 1000 zapachów właśnie z naszego zestawu laleczek Lore Surprise. Oczywiście mamy, zobaczcie, dwa aromaty o smaku i zapachu truskaweczki oraz wiśni. Mamy dodatkową taką właśnie pustą buteleczkę. No i przede wszystkim, słuchajcie, mamy rozpuszczalnik, który będzie nam potrzebny. Mamy oczywiście pipetkę oraz taką podstawkę, na której później będziemy mogli, słuchajcie, testować nasze zapachy, które stworzymy. No i generalnie, zobaczcie, mamy również taką fajną ulotkę i spójrzcie, mam tutaj fajne laleczki, jest to Fancy, Dawn, Bon i generalnie dużo, dużo, dużo tutaj jest tych właśnie laleczek Lore Surprise i generalnie, jak sobie tutaj zobaczcie, otworzymy na sobie tutaj na tą stronę, no mamy pokazaną oczywiście zawartość. Tutaj mamy, zobaczcie, jakie możemy to być perfumy, między innymi wodę kolońską, wodę toaletową również. No i ja sobie tak pomyślałam właśnie, że zrobię dzisiaj wodę toaletową. Już się nie mogę czekać, mam nadzieję, że mi to, słuchajcie, wyjdzie. No to co, uwaga, uwaga, próbujemy! No dobrze, dzieciaczki, jesteście gotowi. Generalnie jestem troszeczkę zawiedziona, ponieważ nie dali nam odpowiedniej takiej butelki, aby móc włożyć, słuchajcie, dozownik. No i przede wszystkim sprawdzić, czy nasz perfum będzie się ładnie psikał. Ale wydaje mi się, że to nic nie szkodzi, słuchajcie. Mamy właśnie dodatkową oto specjalną buteleczkę, do której tutaj będziemy wszystko w ogóle po prostu przelewać. I powiem wam szczerze, że na początek robię sobie generalnie wodę toaletową. Zobaczcie, będę musiała po prostu wymienić tą butelkę, może jakąś jeszcze inną tutaj znajdę, ale na razie się tym, słuchajcie, nie przejmuję. Dobra, to słuchajcie, uwaga, uwaga, wodę toaletową zrobimy o zapachu truskaweczki. Już się nie mogę doczekać. Dobra, to uwaga, uwaga, słuchajcie, rozpoczynamy. Czyli na początek, słuchajcie, musimy... generalnie, wiecie co, nie, bo w tych próbkach, znaczy w tej buteleczce robi się próbki. To co, sprawdzamy? To sprawdzamy, czyli odkręcamy na początku naszą buteleczkę.
O, właśnie tak, okej. No i teraz musimy przy pomocy naszej, zobaczcie, pipetki pobrać aż 3 ml rozpuszczalnika i wlać go, o, właśnie tutaj. Uwaga, uwaga, jesteście gotowi? Możemy wziąć na troszeczkę więcej, słuchajcie, to jest tylko po prostu taka próbka, jak wezmę jej więcej, to się nic nie stanie. Okej, tutaj mamy naszą miarkę na naszej pipetce, no to czyli musimy wziąć tyle. Dobra, uwaga, pobieramy. Wow! Okej, wydaje mi się, że tyle, słuchajcie, wystarczy. Spójrzcie, jest już napełniona pipetka. Okej, i uwaga, uwaga! I wlewamy ją do buteleczki. Wow! Ale czadowo, zobaczcie, troszeczkę słabo to idzie, ale wydaje mi się, że to nic się nie stanie. No dobra, uwaga, zobaczcie, mamy już to gotowe. Może jeszcze troszeczkę więcej dodam tego. Dobra, uwaga. Mamy nasz rozpuszczalnik, czyli to jest nasza próbka. Pamiętajcie, że robię próbkę. Okej, czyli może być tego mniej. No i teraz generalnie możemy dodać 3 krople aromatu, jakiego tylko chcemy. Mamy generalnie wiśniowy oraz... Nie, tak, wiśniowy oraz truskawkę. Jak już wcześniej wspomniałam, zrobię, słuchajcie, truskaweczkę, czyli mogę dodać 3 krople albo i nawet więcej naszego aromatu. Uwaga, odkręcamy. Odkręcamy i wlewamy 3 krople. 1, 2. Wow, troszeczkę więcej mi się dodało. Dobra, zakręcamy buteleczkę i mocno musimy wstrząsnąć. Jestem ciekawa, czy ten zapach będzie super. Okej, uwaga, wstrząsamy. I odkręcamy i wąchamy. Okej, te dzieciaki, odkręcamy moją buteleczkę i sprawdzamy, czy zapach mi odpowiada. Wow, ale ślicznie pachnie, same wisienki. I słuchajcie, jeżeli zapach Wam odpowiada, bo mi bardzo odpowiada, teraz będziemy, słuchajcie, robić perfum. Uhu, ale superowo. I słuchajcie, mała pomyłka zaszła. Tutaj jest specjalne takie małe pudełeczko, do którego możemy właśnie tworzyć nasz perfumik i później się nim popsikać. No dobra, to uwaga, uwaga, rozpoczynamy od samego początku, tylko tym razem w tym tutaj pojemniczku. No dobra, dzieciaczki, skoro perfum mi się podoba, czyli moja próbka wody toaletowej, no to generalnie robimy teraz, słuchajcie, perfum. No i słuchajcie, musimy dodać 6 ml rozpuszczalnika, oto do tego właśnie narzędzia. Zobaczcie, jakie jest w ogóle fajniutkie. No to uwaga, uwaga, słuchajcie, gdzie jest moja pipetka? Jest tutaj. Okej, 6 ml, słuchajcie, no to tutaj mamy, tu jest 3, czyli dwie takie, słuchajcie, miarki. Dobra, uwaga, napełniamy, uwaga, i wlewamy 1 i jeszcze jedna miarka. O, gotowe, i jeszcze troszeczkę, bo zabrakło. Dobra, słuchajcie, o, tak żeby było to po prostu, słuchajcie, napełnione. No i teraz musimy dodać naszego aromatu, tym razem 4 krople. Generalnie wydaje mi się, że to według uznania po prostu trzeba dodać. Jeżeli lubicie mocniejsze zapachy, to po prostu więcej kropel, a jeżeli mniejsze zapachy, to mniej kropel. Okej, to uwaga, uwaga, weźmiemy sobie truskaweczkę. No dobra, i teraz pora na nasz, słuchajcie, zapach. Uhuhu. Weźmiemy sobie naszą truskaweczkę. Uwaga, uwaga, odkręcamy. Wlewamy sobie aż 6 kropel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, damy więcej, słuchajcie. W razie czego, okej. I teraz, słuchajcie, zakręcamy nasz dozownik. Delikatnie bardzo. O, właśnie tak, słuchajcie. I lekko wstrząśnijmy. No i teraz możemy wypróbować nasz zapach na naszej podstawce, czyli tutaj, która jest właśnie obok. Jest to nasza, słuchajcie, woda toaletowa. Uwaga, uwaga. Psikamy na naszą maleczkę Lord Surprise. Ale super! No i teraz musimy powąchać, czy rzeczywiście bardzo ładnie pachnie. To słuchajcie, dzieciaczki, mam moją podstawkę już w rączce i teraz będę wąchać. Uwaga, uwaga. Wow, ale ekstra, same wisienki. No dobra, to teraz, słuchajcie, zrobimy wodę kolońską.
Dobra, dzieciaki, to teraz robimy, słuchajcie, wodę kolońską. Wydaje mi się, że zrobimy oczywiście tylko próbeczkę, bo jak widzicie, widzieliście perfumik już, jak wiecie, dobrze wiecie, jak się robi. Dobra, to uwaga, uwaga. Czyli mam moją pustą buteleczkę, taką malutką, przezroczystą. No i robimy, słuchajcie, wodę kolońską, czyli do naszej próbki potrzebujemy kolejne 3 ml naszego rozpuszczalnika, okej, którą właśnie wlejemy do naszej pipetki, uwaga. I wlewamy, o właśnie, i jeszcze troszeczkę, słuchajcie, będzie nam tego potrzeba. Słuchajcie, dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy, może jeszcze odrobinkę. O właśnie tak, ale ekstra. No dobra, i zobaczcie, jest nasz tutaj rozpuszczalnik w mojej buteleczce. I teraz dla odmiany dodamy aż 2 krople aromatu, ale tym razem wiśni. Uhu, ale super, jestem ciekawa, jak to będzie fajnie pachniało. Okej, odkręcamy naszą buteleczkę. Okej, słuchajcie, odkręcamy. No i wlewamy krople. 1, 2. O, 2 kropelki, mówiono. Dobra, uwaga, uwaga, zakręcamy naszą buteleczkę. No i powtarzamy to samo zadanie, czyli wstrząsamy. Delikatnie wstrząsamy troszeczkę sobie. O, dobra, uwaga, uwaga. Odkręcamy i sprawdzamy, czy pachnie. Uwaga. O, ale super, wiśnia pachnie. Ale powiem wam szczerze, że ja bym dodała troszeczkę jeszcze więcej tego aromatu. Jak już wcześniej wspomniałam, to naprawdę według uznania, wydaje mi się, jeżeli lubicie mocniejsze zapachy, to po prostu dodajecie więcej aromatu. Jeżeli mniej, to tylko troszeczkę, uwaga, uwaga, troszeczkę tak pomieszamy. No, teraz pachnie elegancko! Dzieciaczki, słuchajcie, stworzyłam dzisiaj aż 2 zapachy z naszych leszek Lensupet, które skrywały się właśnie w tym oto malutkim zestawie. Była to woda toaletowa oraz woda kolońska z różnymi aromatami, między innymi wiśniowymi oraz truskawkowymi. Właśnie tak! Słuchajcie, jeżeli zestawik wam się podobał, jeżeli lubicie tworzyć właśnie takie oto superowe zapachy oraz perfumy, koniecznie ten zestawik będzie specjalnie superowy dla was. No i również, słuchajcie, możecie sobie owinąć, już tego nie robiłam wcześniej, ten perfumik już gotowy, wstążeczką, i dać jako prezent na przykład dla mamusi, dla koleżanki, dla kogo tylko chcecie. To słuchajcie, komu się ten zestaw podobał, koniecznie zostawi łapeczkę w górę. Kto lubi Lord Surprise, niech również da łapkę w górę. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!